Dane o wysokości zwaloryzowanego kapitału początkowego, składek na ubezpieczenie społeczne czy składek na otwartym funduszu emerytalnym oraz wartość hipotetycznej emerytury. Takie informacje m.in. otrzyma wkrótce około 19 milionów Polaków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wysyłkę informacji o stanie konta ubezpieczonego łącznie za lata 2011 i 2012. Listy w zielonej kopercie trafią do wszystkich ubezpieczonych osób, które odprowadzają składki emerytalne do ZUS. Informacja wysłana zostanie po dwuletniej przerwie, która związana była z utworzeniem subkonta. Co znajduje się w środku? Przede wszystkim informacje o stanie konta ubezpieczonego, gdzie ewidencjonowane są składki. Te składki w zwaloryzowanej wysokości będą zapisane w tej informacji. Informacja o stanie subkonta, informacja o stanie składek odprowadzonych do otwartego funduszu emerytalnego, wartość zwaloryzowanego kapitału początkowego dla tych osób, które podlegały ubezpieczeniu przed 1999 rokiem. Do tej informacji dołączony również będzie list pani Ewy Kosowskiej, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Składek, a także informacja, taka wizualna grafika opisująca w bardzo prosty, krótki sposób to, jak działa dzisiejszy system emerytalny w Polsce. Wszystkie informacje zawarte w liście dostępne są również online za pośrednictwem platformy usług elektronicznych, do której wgląd jest całkowicie bezpłatny.